Siemanko, z tej strony Hitman, witajcie w kolejnym odcinku Q&A. Po krótkiej, 3-miesięcznej przerwie od tej serii postanowiłem, że wrócę i poodpowiadam na wasze kreatywne pytania. Także zaczynajmy. Guziczek odbytniczek, czy pokażesz swojego bydlaka na wizji? Już na to pytanie odpowiedziałem 3 miesiące temu, ale stwierdziłem, że będziecie ciekawi, jak na nie odpowiem, dlatego proszę bardzo. Oto mój bydlak. No i kolejna rzecz, która siedzi pod tym bydlakiem, to Christian Vogel. Mam pytanie. Czy masz w ogóle sąsiadów i czy są fajni, czy nie? Nie mam sąsiadów, ale grałem kiedyś w to. Nie pamiętam, gdzie w co grałem, ale gierka nawet spoko, ale na dłuższą metę zaczyna się nudzić. I czasami też lubi wkurzać. Kappa. Remus 1444. Czy grałeś kiedyś 2 League of Legends? A jak tak, to dlaczego nie grasz? Trochę źle sformułowałeś to pytanie, ale nie gram w LoL'a, bo jakoś nigdy mnie do niego nie ciągło. Rotto. Hitmanie 1. Kiedy zacząłeś zabawę z Battlefieldem i dlaczego, k***a? Zobacz moje poprzednie odcinki, to się dowiesz. Kubio Player. Czy lubisz pociągi? Pociągi. Jeżeli macie do kogoś pociąg, to równie dobrze możecie powiedzieć: mam do ciebie pendolino. I wtedy ciągnie was do tej osoby i to dosyć szybko. Sylvan Trap zadał 3 pytania. 1. Czy interesuje cię odblokowane nowych broni w BF4? Jeśli tak, to jakie masz na celu? Powiem ci, Sylwanie, że nie mam odblokowanych 3 broni. Jest to SR338, DAO 12 i QBZ951. Jakoś, nie wiem, nie są mi potrzebne chyba, żeby kosić innych. Ale kiedyś może je odblokuję. Czy chciałbym sprawdzić swoje siły w rozgrywkach klanowych, Pluton na Pluton? Spoko pomysł. I w sumie, czemu nie? Radek Bull, nagrasz Scrub Mechanic? I have no idea what the fuck is this, but myślę, że nie nagram. Krzysiek, hej, w BF4 wolisz AEK czy Ace? Wolę Ace'a, bo AEK ma większy recoil. Skubany, wolisz Leona Zamachowca czy Jerzego Urbana? What the fuck, co to zaś jest? Wujek, powiedz mi, co to jest? Co to kurna jest Leon Zamachowiec? I don't know, o co chodzi, pewnie jestem zaś do tyłu w internetach czy coś. No nie wiem, co to jest Jerzy Urban, ja się nie znam na świecie, na życiu. Polski dziennikarz, satyryk. Nie wiem. Jedziemy dalej. Arkadiusz Wróbel. Pominę wstęp. Czy grałem kiedyś albo słyszałem o grze Hitman? I czy przepadam za grami skradankowymi, takimi jak Metal Gear czy też Sprintel Cell? Nigdy nie słyszałem o Hitmanie. W sumie jakoś specjalnie nie przepadam za grami skradankowymi, ale grałem kiedyś w Sprintel Cell Conviction, pamiętam. Tam był chyba tryb kooperacji. Sobie lubiłem popykać w 2 osoby w to na Xboxie albo PlayStation. Czy lubię suchary, takie nieśmieszne żarty? Zadanie dla ciebie, Arku. Pod następnym odcinkiem masz napisać jakiegoś suchara takiego, że mnie rozśmieszy, bo inaczej nie dostaniesz ciasteczka. Wirtualnego ciasteczka, jakby co. Ile mnie kosztowała ta rama z kartami graficznymi? Chodzi o kompa. Nie wiem, nie liczyłem nigdy. Możesz policzyć sobie, masz w informacjach na kanale wszystkie rzeczy rozpisane. A ja nigdy nie liczyłem tego. Multi Konrad. Ekhem. Albo raczej lubisz wciągać Wibowit? Za moich czasów Wibowit piło się albo jadło palcem. Wsadzałeś sobie palec do torebki z Wibowitem, wyciągałeś i lizałeś go. Teraz w podstawówce wciągają go. To jest przykre. Andrzej jest miły. P. Powiedz, jaki kolor ma tęcza, jeśli słoń waży 40 ton, a mleko się rozleja? Myślę, że masa czarnej dziury do kwadratu podzielone przez łyżeczkę w jogurcie do klawiatury. Po prostu popatrzyłem, co leży mi na biurku
I to było słabe, ale dobra, jedziemy dalej. Jaro Smoke XD. Skąd masz kasę na gry? Czy dostajesz za darmo konsolę od twórców? Hajs na gry mam z YouTube'a oczywiście. Te wszystkie tysiące dolarów niezliczone przeze mnie wpadają co miesiąc. Dzięki wam. Oczywiście za koszulki również. Konsoli od twórców nie dostaję, bo za mało oferują za reklamę, także takich słabych rzeczy to wiecie, ja nie reklamuję, nie? Chandor! Dlaczego nie podajesz PSN na PS3? Czekaj. Give me one second. Bo nie gram na konsolach prawie wcale. Christian Vogel. Lubisz gorzką czekoladę? Lubię, ale z cukrem. Polecam. Bartek Kebabowski. Zamkniesz zimno, bo mi okno? Proszę, okno mi. Nie, ponieważ kopiącego się nie leży. Hubert Zając. Co byś zrobił, jakbyś miał 500 000 widzów? Skończyłbym naukę na etapie technikum. Megatroll XD LOL. Grasz nadal w BF3? Czasami wbiję sobie na dwie rundki. Krzysztof C4P. W zakończeniu gry Battlefield 4 kogo wybrałeś? Hanach czy Irisha? Sorry, zapomniałem jak się pisze te imiona. Spoko, nic nie szkodzi. Nie pamiętam kogo zabiłem. Nie pamiętam jakie zakończenia wybrałem, ale wiem, że tylko nie wybrałem jednego. Bo chciałem odblokować sobie broń. Bo tam trzy bronie można odblokować. Jednej właśnie nie mam odblokowanej do tej pory, bo mi się nie chciało trzeci raz przechodzić tego. Wybrałem dwa zakończenia, ale nie pamiętam jakie. N3 Ratochet. Gdzie najczęściej jeździsz na wakacje? Czasami na Dusta 2, ale najczęściej na Mirage'a. Dobra, YouTubeowcy, koniec waszych pytań. Jedziemy na Facebooka. Jakub Chamski. Hitman, jak ci się wydaje? Jaki będzie nowy BF? Jaki byłby według ciebie idealny? Co byś chciał, żeby twórcy w nim zamieścili? Czy uważasz, że lepszym pomysłem byłoby stworzenie Battlefielda futurystycznego? Czy bardziej za czasów wojny światowej? Zanim on zrobi odcinek, to będzie już BF6. I się nie myliłeś! Mikołaj Kuźniar. Jestem twoim największym fanem i strollowałem gościa tak jak ty. Dodaj mnie do znajomego. A, no i wolę widzów. Sorry Mikołaju, ale mam już full znajomych na Originie. I jak chcesz, to możesz dołączyć do mojego plutonu. Mamy już 3 plutony na Battlelogu, pierwsze 2 są pełne. A w trzecim jest cały czas miejsce, także możesz spokojnie wbijać. Nazywa się Trolle Hitmana 3, jakby coś. Jakub Jankowski, wolisz psy czy koty? Siedzi tu mój mały maltańczyk obok mnie i patrzy na mnie, dlatego boję się odpowiedzieć inaczej niż koty. Wolisz zaje pasztet czy albański koks? Najbardziej lubię grillowane cykady w sosie chrzanowo-octowo-keczupowym. Michał Otrząsek. Palisz papierosy? P. Nie palę, bo szkoda hajsu według mnie. Dobra. To by było na tyle, pany. Dziękuję za uwagę. Kolejny Q&A pojawi się zapewne za pół roku. Dlatego piszcie śmiało pytania. Zadawajcie kiedy chcecie. I do następnego razu za pół roku. Trzymajcie się. Nara.